Radio Conchita. Radio Maryja, trwają aktualności dnia. Drodzy Państwo, połączyliśmy się z ojcem Jackiem Cydzikiem, odpowiedzialnym za rodzinę Radia Maryja w Kanadzie. Ojcze, witam serdecznie na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie, ojcze Pietrze i drodzy słuchacze, w ten tutaj w Toronto piękny poranek sierpniowy. Mamy tutaj w Toronto bardzo gorące dni, lato jest w pełni, tak jakby się nie chciało skończyć. A to, że dzisiaj rozmawiamy, powodem tego jest wspomnienie. Między nami jest bardzo wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych kapłanów, którzy no niestety odchodzą tak spośród nas. Chciałem wspomnieć dzisiaj zmarłego w minioną niedzielę, rano w minioną niedzielę, księdza Eugeniusza Bugałę, który tutaj wśród Polonii torontońskiej, w Polonii w Ontario, bardzo zapisał się bardzo dobrze, bardzo, bardzo wspaniale. No niestety dowiedzieliśmy się w niedzielę rano, iż ksiądz Eugeniusz Bugała zakończył swoje życie ziemskie, zakończył je w oddziale dziennej opieki szpitala w miejscowości Petrolia koło Sarni, to jest około 230 km na zachód od Toronto. Ja osobiście z księdzem Bugałem, tutaj Bugałą, spotykałem się nie tylko na różnych imprezach związanych z działalnością Radia Maryja, ale pamiętam go jeszcze wcześniej, gdy tutaj przyjeżdżaliśmy okazjonalnie do Toronto, a gdy przyjechałem tu już 6 lat temu, można powiedzieć na dłuższy czas, to bardzo miałem okazję poznać także księdza Eugeniusza Bugałę jeszcze bliżej, jeszcze mocniej. Ksiądz Eugeniusz Bugała miał ponad 80 lat i jego powołanie kapłańskie należało do trochę takich spóźnionych, ponieważ on mimo swojego wieku święcenia kapłańskie przyjął 14 września 1974 roku, czyli no tak gdzieś 10 lat później niż jego rówieśnicy, ale był człowiekiem, który ciągle poszukiwał. Zdobył wykształcenie, przez pewien czas był nauczycielem w niższym seminarium duchownym w Tarnowie. To tam między innymi jest taki epizod z jego życia, gdzie przez pewien czas także uczył historii, zdaje się, młodego Józefa Oleksego, późniejszego członka partii komunistycznej i postkomunistycznej, premiera III RP, co zresztą wspominał przy okazji naszych spotkań ksiądz Eugeniusz Bugała. Był po święceniach i pracy duszpasterskiej w Polsce, wyemigrował do Kanady i był kapłanem diecezji London. London w Ontario między latami 1983 a 1991 był proboszczem Matki Bożej, parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Chatham w Ontario i to był czas, kiedy do Kanady ściągała emigracja tak zwana postsolidarnościowa, przypomnijmy, Solidarność, już niedługo będziemy mieli tą piękną rocznicę sierpnia, ale później nastąpiły te tragiczne wydarzenia, gdy partia komunistyczna wypowiedziała wojnę polskiemu narodowi i bardzo wielu ludzi musiało po prostu, zostało z Polski wygnanych, wypędzonych. Ksiądz Eugeniusz Bugała, będąc tutaj proboszczem, podejmował ogromne wysiłki, aby wielu z tych ludzi pomóc tutaj osiedlać się, wypełniać odpowiednie dokumenty, podpisywał tak zwany sponsoring, aby uprościć procedurę imigracyjną do Kanady. I naprawdę do dzisiaj trudno jest zliczyć tych ludzi, którym on w ten sposób pomógł. Zapisał się także jako wielki animator życia polonijnego, był członkiem różnych organizacji, między innymi ostatnio był kapelanem gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego tutaj w Toronto. Po przejściu na emeryturę przeniósł się do Toronto, zamieszkał w Etobicoke. Bardzo często można było go spotkać w parafiach polonijnych, między innymi w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe,
albo w parafii Chrystusa Króla w Etobicoke, czy też w parafii Świętej Teresy w Etobicoke, ale również obsługiwał bardzo wiele parafii kanadyjskich. Między innymi ja miałem okazję pomagać mu, gdy już on nie dawał rady. Miałem okazję zastępować go bardzo często w ostatnich miesiącach w parafii Świętej Cecylii, prowadzonej tutaj przez kapłana pochodzącego z Wietnamu. Był wśród ludzi kimś znanym, cenionym, ale wśród kapłanów również, to zaznaczmy, był ceniony również z racji tych swoich talentów, jak chodzi o posługę w konfesjonale. Ksiądz Eugeniusz Bugała już w tym roku, widać było, jeszcze był na naszym opłatku, był na naszym spotkaniu wielkanocnym, ale już widzieliśmy, że zdaje się, jego dni dobiegają kresu. Od praktycznie połowy maja gdzieś zniknął nam tutaj z Toronto. Po tygodniu dowiedzieliśmy się, odkryliśmy, że jest w Sarnii. Tam zaopiekowała się nim jego rodzina i praktycznie te ostatnie tygodnie swojego życia spędził na oddziale dziennej opieki szpitala w Petrolii. Gdy 2 tygodnie temu go odwiedzałem, tam właśnie w tym szpitalu, wydawał się jego stan dość poważny. No, miałem wrażenie, że to już zaledwie godziny albo ewentualnie doba lub dwie zostały mu do końca życia. Jednak jak się później okazało, jakoś po tej wizycie podniósł się, przebudził się jakby, chociaż wiadomo było, że to ma przed sobą ostatnie dni. Być może, że to, że zaczęliśmy, że tam pojawiały się osoby z Toronto, sprawiło, że ta opieka jeszcze nad nim została zintensyfikowana i może to dało mu te 2 tygodnie życia. Ale dodajmy, że będąc tam właśnie w Petrolii, miał bardzo dobrą opiekę i duszpasterską, bo pielęgnowali go księża Michalici, ksiądz Zdzisław Rodzinka, ksiądz Mateusz Sobierajski, czy właśnie jego rodzina, między innymi wielu z tych, których sprowadził tutaj, czy pomógł się osiedlić tutaj w Kanadzie. W niedzielę rano przyszła ta wiadomość po ludzku smutna, bo żal takiego człowieka stracić. Wiadomość, że ksiądz Eugeniusz Bugała o 7 rano już odszedł do wieczności. Pogrzeb świętej pamięci księdza Eugeniusza Bugały odbędzie się w czwartek najbliższy. O godzinie 9 nastąpi przewiezienie ciała zmarłego kapłana do parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Mississauga. O 9.30 odmówimy wspólny różaniec w intencji zmarłego, a o 10.00 odprawimy uroczystą mszę świętą pogrzebową w intencji świętej pamięci księdza Eugeniusza Bugały, po czym odprowadzimy go na cmentarz. Może taki moment jest dobrą okazją do refleksji. Między nami jest bardzo wielu ludzi dobrych, którzy może na co dzień nie narzucają się nam z jakimś swoim działaniem czy swoją obecnością, ale w sposób bardzo często niepozorny, nawet czasem niezauważalny, pełnią bardzo ważną posługę dla nas. Warto rozejrzeć się wokół siebie i dostrzec takie osoby, czy to są nasi najbliżsi, czy jacyś przyjaciele, czy to są właśnie także nasi kapłani. I docenić to, zobaczyć, ile my w życiu właśnie dzięki takim ludziom zyskujemy. My na pewno już od minionej niedzieli, od tej wiadomości o śmierci świętej pamięci księdza Eugeniusza Bugały, modlimy się za niego, oczywiście za wieczne zbawienie, o Boże miłosierdzie, ale myślę, że bardziej dziękując Panu Bogu za to, co było dane nam doświadczyć właśnie, tak wiele dobra, tak wiele pomocy, tak wiele tego wielkiego kapłańskiego ducha,
Właśnie dzięki posłudze, dzięki życiu obecności między nami, świętej pamięci księdza Eugeniusza. Ojcze Pietrze, no takie wydarzenia tutaj dzieją się w Kanadzie, wśród Polonii. Na pewno ten pogrzeb w czwartek będzie okazją nie tyle do jakichś wylewania krokodylich łez, ale do uprzytomienia sobie, kim jesteśmy, jak wielką posługę czynią wśród nas ludzie, którzy na co dzień są tacy może niepozorni, bo przecież ten wiek podeszły, ta starość czasami właśnie czyni z ludzi takich już niepozornych, niezauważalnych, ale samo to, że ktoś taki cieszy się wielkim szacunkiem w środowisku Polonii, musi być jakimś znakiem, że to był człowiek, który wiele dokonał. No i właśnie powoli to odkrywamy. Ojcze Jacku, bardzo dziękuję za te wspomnienia dotyczące posługi księdza Eugeniusza Bugały. Bardzo gorąco pozdrawiamy Ciebie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich przyjaciół Radia Maryja na kanadyjskiej ziemi. Dziękuję serdecznie i te pozdrowienia odwzajemniam i życzę miłego popołudnia, no bo u nas dzień dopiero się zaczyna. Czyli szczęść dobrego Boże. Dnia, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z ojcem Jackiem Cedzikiem, odpowiedzialnym za rodzinę Radia Maryja w Kanadzie. Raz jeszcze ojcu Jackowi bardzo gorąco dziękuję.